Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Bratkowie, wielu z was mówi, że jestem przeciw Franciszkowi i kapłanom. Przecież ja wam głoszę tylko naukę Kościoła, że tak, tak, jest tak, a nie, nie, to jest nie. Ostrzegam was przed błędną nauką. Tytuł filmu jest mocny, bo i słowa są prawdziwe. Dziś nas okłamują tym fałszywym miłosierdziem, dlatego został ogłoszony rok miłosierdzia. Ale nikt z naszej hierarchii nie chce ogłosić roku pokuty i nawrócenia, bo to by było sprzeczne z nową religią New Age, którą głosi, niestety z przykrością muszę to powiedzieć, ale biskup Rzymu. Na końcu jest film, w którym moja dobra siostra w Chrystusie Panu wam odpowie, co czeka każdego, kto będzie słuchał dzisiejszych światowych hierarchów, takich, co dwom Panom służą. Nauka Chrystusa jest niezmienna, jak i depozyt wiary. Kto go zmienia i tworzy coś innego, jest poza Kościołem i nie ma tu wyjątku, nawet do biskupa Rzymu. Ja nie mam nienawiści do niego. Ja go nie osądzam, to Kościół wydaje wyrok na nich, jak i Święty Sobór. Nie moja to rzecz. Staram się was ostrzec przed błędną nauką. Posłuchajcie dobrze, co mówi Ewelina i co wam przeczyta na końcu, bo jest najbardziej aktualna ta nauka na dzisiejsze czasy, byście nie dali się zwieść przez biskupów pod przykrywką fałszywego miłosierdzia. A ja dodam jeszcze do tego tyle. Gdy Chrystus Jezus powróci w chwale, aby ustanowić swoje królestwo, wtedy będzie sądził wszystkich ludzi, zarówno żywych, jak i umarłych. Stojąc przed obliczem Boga i Chrystusa, proszę więc, głoś Słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności. Ostrzegaj ludzi, zwracaj im uwagę na ich grzechy, ale również podnieś ich na duchu, okazując im cierpliwość i nauczając ich. Przyjdzie bowiem czas, że ludzie nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki, ale według swoich własnych upodobań będą dobierać sobie nauczycieli, którzy powiedzą im to, co chcą usłyszeć. Przestaną słuchać prawdy, ale będą skłonni wierzyć w różne niedorzeczne historie. Bądź więc ostrożny i wytrwale znoś cierpienia. Pamiętaj też o powierzonym ci zadaniu głoszenia dobrej nowiny i wywiąż się z tego, czego się podjąłeś. Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą się ku baśniom. Jak odsłuchacie film na końcu, co czyta Ewelina, to zadajcie sobie pytanie, co robi dzień islamu i judaizmu w Kościele Chrystusa Pana? Poszukajcie sobie w Google, kto go stworzył w polskim kościele i co mówi Sobór o takich ludziach. Nie ja to mówię, tylko Kościół Święty, nauka Kościoła Świętego. Święte kanony ustawione na wieki wieków wydają na to wszystko wyrok. Módlcie się za tych odszczepieńców zagubionych, którzy przyjęli 3 pokusy z pustyni. Niech wam Pan Bóg błogosławi, bratkowie, a Matka prowadzi drogami Syna. Amen. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie Ewelina. Zdawałoby się, że nie ma potrzeby powtarzać rzeczy oczywistych, ale ponieważ pewne środowiska czy pewne osoby bez przerwy powtarzają rzeczy absurdalne, nieracjonalne i głupie, sprzeczne wręcz z nauką Kościoła, ale jednocześnie te rzeczy uzasadniają nauką Kościoła, doszłam do wniosku, że nigdy nie za dużo powtarzania rzeczy oczywistych. Dlaczego? Ponieważ jest w mediach, jest w ogóle w życiu taka zasada, że jeżeli
jakaś rzecz nie istnieje w przestrzeni publicznej, jeżeli nikt o niej nie mówi, to oznacza, że jej po prostu nie ma. Na tej zasadzie prawda nie obroni się sama. I na tej zasadzie, jeżeli nie umówi się o prawdzie, jeżeli grupa ludzi, którzy prawdę znają, nie wypowiada jej głośno, tak żeby była ona słyszalna, no ogół dochodzi do wniosku, że ta prawda po prostu nie istnieje. Dlatego też rzeczy oczywiste, zgodne ze zdrowym rozsądkiem, choćby nam się wydawało, że są to rzeczy naprawdę banalne, należy powtarzać, należy je mówić często i głośno. Tak jak demagodzy współczesnych czasów uważają, że kłamstwo tysiąckroć powtórzone staje się prawdą, tak prawda wymaga, żeby o niej często i głośno mówić, aż ona nie tylko zostanie usłyszana, ale stanie się wewnętrznym elementem struktury intelektualnej, duchowej każdego człowieka, który ma dobrą wolę. Bo niestety, jeżeli człowiek dobrej woli, a nie mający czasu czy jakiejś predyspozycji do zgłębiania, co jest prawdą, a co kłamstwem, jest bombardowany miliony razy na jeden dzień jakąś demagogią, no w pewnym momencie, nie mając ochoty, czasu, możliwości wdrażać się w to, po prostu zostanie urobiony przez ludzi, którzy celowo, kłamliwie trudnią się z zmienianiem świadomości ludzi. Powtarzane są cały czas argumenty, że niechęć do przyjmowania uchodźców wśród Polaków jest prezentowaniem całkowicie antychrześcijańskiej postawy. Wypowiadają się hierarchowie, którzy w ten sposób zawstydzają katolików i ludzi po prostu zdrowego rozsądku, mówiąc, że całkowicie odwracają się tym od Chrystusa i od nauki Kościoła. Żeby pokazać, jaka jest prawda, należy sięgnąć do tradycji, czyli do, na przykład do dokumentów soborowych, które w sposób zgodny z nauką Kościoła określają relacje pomiędzy katolikami i islamem, katolikami i islamistami. Na Soborze Laterańskim III sobór zajmujący się nie dostosowywaniem wiary katolickiej do ducha czasów, nie zajmujący się sprawą, jak wychodzić, jak mieszać kulturę katolicką, sztukę katolicką, sposób myślenia katolicki z innymi religiami, żeby jak najbardziej być dostępnym dla innych, heretyków nawet. Sobory w dawnych czasach zajmowały się przekazywaniem niezmiennego depozytu wiary. Zajmowały się obroną tego depozytu, reagowaniem na jakieś herezje, zagrożenia tej wiary. I sobory te nie tylko w sferze ducha, nie tylko w sferze idei walczyły o zachowanie prawdziwej katolickiej wiary, o wywyższenie katolickiej wiary, ale ponieważ wszystko, co nas otacza, świat materialny, polityka, społeczeństwo, organizacje od najmniejszych jakichś tworów organizacji społeczeństwa, organizacji naszego życia, składają się na to, są realizacją tego, jak wierzymy. Sobory zwracały uwagę też na te rzeczy materialne, na te rzeczy organizacyjne i zgodnie z nauką Kościoła regulowały, jak należy pewne rzeczy, nawet ziemskie zdawałoby się, prowadzić. I wszystko to było podporządkowane, jak usłyszymy w jednym fragmencie soboru, wywyższeniu i zachowaniu wiary, jedynej świętej wiary katolickiej. No więc wróćmy do tekstu. Na Soborze Laterańskim III są kanony i nam chodzi teraz o kanon 24, zatytułowany Chrześcijanom zakazuje się służenia Saracenom. Saracenowie oczywiście to jest nazwa islamistów, wyznawców właśnie religii muzułmańskiej. Jeszcze dwa słowa a propos służenia. Czym jest zmuszanie katolickich albo europejskich po prostu państw do utrzymywania, do zabezpieczania bytu, do zabezpieczania socjalu, żywności, odzienia, nawet miejsc kultu wyznawcom islamu, jak nie służbą? Zaprzęga się Europę i chce się zaprzęgnąć także Polskę do służby muzułmanom. Jak na to patrzył Kościół? Już nie mówiąc o tych, którzy uważając się za chrześcijan, biorą udział w wyposażaniu
wyposażaniu pewnych organizacji, czy nawet pojedynczych osób w środki. Nie tylko akurat tu będzie mowa także o orężu, ale nie tylko. Jeżeli dajemy żywność ludziom zaangażowanym w działalność przestępczą, a islam jako taki jest po prostu radykalny, nie można powiedzieć, że utrzymuje nieradykalnego islamistę, to czymże my jesteśmy jak nie służącymi islamu? Kościół katolicki staje się sługą islamu. Usiłuje się wmówić katolikom, że Chrystus ma służyć Mahometowi. Posłuchajmy, co o tym mówi Kościół. Sobór Laterański III. Okrutna żądza posiadania zawładnęła umysłami niektórych ludzi tak dalece, że chlubiąc się imieniem chrześcijan, sprzedają Saracenom broń, żelazo oraz drewno do budowy galer. Dorównują im, a nawet przewyższają w niegodziwości, skoro dostarczają im oręża i innych niezbędnych rzeczy do napadania na chrześcijan i prześladowania ich. Niektórych znowu chciwość skłoniła do wykonywania funkcji sterników i dowódców na saraceńskich galerach oraz pirackich statkach. Postanawiamy, że tacy ludzie będą wypędzeni ze wspólnoty Kościoła i poddani za swą nikczemność ekskomunice. Natomiast ze strony katolickich władców świeckich oraz urzędników swoich miast ukarani zostaną konfiskatą majątków. A jeśli zostaną pochwyceni, staną się niewolnikami tych, którzy ich aresztowali. Nakazujemy też, aby w kościołach miast nadmorskich wyroki ekskomuniki na takich przestępców ogłaszane były szczególnie często i uroczyście. Karze ekskomuniki podlegają także ci, którzy ośmielają się napadać lub rabować Rzymian albo innych chrześcijan odbywających podróże morskie w sprawach handlowych czy dla innych uczciwych powodów. Również mający śmiałość zgodnej potępienia chciwości rabować dobra należące do chrześcijan, których spotkało nieszczęście rozbicia statku, a którym powinni raczej stosownie do zasad wiary nieść pomoc, niech wiedzą, że są ekskomunikowani, o ile nie oddadzą tego, co zabrali. No i tutaj możemy powiedzieć, że tymi, którzy są złodziejami w stosunku do swoich braci chrześcijan, są nawet hierarchowie Kościoła czy biskupi, którzy mówią, że powinniśmy za swoje pieniądze utrzymywać wyznawców Allaha. Jest to absolutny absurd. Jeżeli ktoś zaprasza do kraju katolickiego, gdzie jest większość chrześcijan, jeżeli zaprasza i wymaga od katolików, aby utrzymywali taką masę ludzi innego wyznania, to ich okrada. Okrada chrześcijan po prostu. Jest jeszcze inne pytanie. Dlaczego nikt nie mówi w ten sposób o tych chrześcijanach, którzy nie dość, tak samo jak ci islamiści, są dotknięci dramatem wojny, to są jeszcze przez tych samych ludzi, którzy są przerzucani do Europy, są mordowani w tych miejscach. Nie dość, że ich dotyka dramat wojny, to są jeszcze zabijani przez swoich, można powiedzieć, ludzi żyjących w tym samym kraju. I nad tymi ludźmi się nikt nie pochyli. Papież Franciszek, jak mógł zabrać rodziny chrześcijańskie, a islamskie, zabrał islamistów, zostawił chrześcijan. Dlaczego się dzieje taka niesprawiedliwość i dlaczego wmawia się nam, że takie wybory są zgodne z nauką Kościoła? Otóż nie są. Otóż nie są. Jest to jedno wielkie zakłamanie, które unaocznia nam ogrom apostazji w Kościele i unaocznia nam, ile jest tak naprawdę ludzi złych, zaprzedanych zupełnie nie Chrystusowi, tylko siłom przeciwnym, duchowym nawet, przeciwnym Chrystusowi w Kościele. I owce, czyli my, zwykli wierni, musimy mieć świadomość, że w Kościele, pod szatami biskupimi kardynalskimi są także ludzie, którzy nas mają za nic i którzy próbują nas skrzywdzić i którzy próbują zniszczyć nasz Kościół. Którzy w imię Chrystusa działają całkowicie przeciwko Chrystusowi. To trzeba sobie to uświadomić. Nie zmniejsza to olbrzymiej roli Kościoła jako miejsca, w którym niebo łączy się z ziemią, w którym są sakramenty święte, który jest jedynym miejscem na świecie, które daje duchowe życie. Nie można odwrócić się od Kościoła, dlatego że tacy ludzie się do niego wdarli, bo Kościół jest jedynym miejscem, w którym można zyskać zbawienie przez sakramenty, przez posługę kapłanów, nawet jak kapłan jest grzeszny.
To konsekracja, której dokonuje, sprowadza Boga na ziemię. Jest to tajemnica tak niewypowiedziana i tak święta, że nic nie może nas odwrócić od Kościoła. Ale musimy być świadomi, że są ludzie w Kościele, którzy z Nim walczą na śmierć i życie i którzy są gotowi poświęcić wszystkich i wszystko, żeby zniszczyć Kościół Chrystusowy. I to robią. Kolejnym tekstem, który chcę Państwu przeczytać, jest to kanon 26, też Soboru Laterańskiego III. Zatytułowany jest: Ażeby chrześcijanie nie mieszkali z Żydami ani Saracenami. I w większości tego tekstu podstawię zamiast Żydów, zamiast nazwy Żydów, podstawię Saracenów. Żebyśmy uświadomili sobie, bo to chodzi o te dwie nacje, żebyśmy uświadomili sobie akurat na przykładzie dzisiejszej debaty o przyjmowaniu islamskich uchodźców, o korytarze humanitarne, abyśmy je zobaczyli w odpowiedniej perspektywie. Nie zezwala się, aby zarówno Żydzi, jak i Saraceni w swoich domach mieli chrześcijańskich służących. W domach czy w obozach uchodźczych, to jest bez różnicy, gdzie oni mieszkają. Ani dla opieki nad dziećmi, ani dla posługi, ani dla żadnej innej przyczyny. Nie pozwala się katolikowi dla żadnej przyczyny służyć muzułmanom. Ci, którzy ośmielą się razem z nimi mieszkać, podlegają ekskomunice. Ci, którzy razem z nimi będą mieszkać, podlegają ekskomunice. Wydajemy postanowienie, że należy przyjmować jako wiążące świadectwo chrześcijan przeciwko Saracenom we wszystkich sprawach sądowych, wówczas gdy przeciwstawiają oni chrześcijanom swoich świadków. Oświadczamy też, że powinni być karani anatemą ci, którzy chcieliby przy stanie faktycznym dawać pierwszeństwo Żydom przed chrześcijanami i działać na korzyść pierwszych, chociaż Saracenów trzeba stawiać po chrześcijanach, a jakokolwiek dla nich przychylność ze strony chrześcijan płynąć może jedynie z samej tylko istoty człowieczeństwa. Jeżeli z natchnienia Bożego Saracen nawróci się na wiarę chrześcijańską, nie wolno w żaden sposób odbierać jego majątku, ponieważ wypada, aby nawrócony ku wierze żył w lepszych warunkach niż wówczas, gdy jeszcze nie przyjął wiary. No właśnie. W sądach powinni mieć pierwszeństwo zawsze chrześcijanie przed inną nacją. Tymczasem wszędzie, gdzie islam się wpuszcza, tubylcy, naród, do którego są przyjmowani, absolutnie nie ma nic do powiedzenia, jest krzywdzony. Jest krzywdzony. Ze względu na inną kulturę pozwala się mordować, gwałcić, nie wyciąga się żadnych praktycznie konsekwencji, albo bardzo śmieszne, albo żadnych najczęściej. Dlatego, że to nie jest naturalny proces. Jest to proces odgórnie sterowany przez siły, które również za pomocą dotacji z Fundacji Batorego zamykają usta tym, którzy powinni głośno krzyczeć ratujmy owczarnię, którzy powinni własną piersią Kościół zasłaniać. To są plany zdeprawowanych umysłów, którzy mają ambicje rządzić światową polityką i niszczyć Kościół katolicki przede wszystkim. Dawniej Kościół katolicki bardzo dzielnie stawał w obronie swoich wiernych i w obronie wiary. Teraz w wyniku fałszywego ekumenizmu zostali oni praktycznie pozbawieni oręża, bo oni nie wiedzą, co jest prawdziwą wiarą. Oni nie mają o co walczyć. Mówiło im się, że my z islamem wierzymy w tego samego Boga. Więc dlaczego oni mają mówić, że to jest niebezpieczne? Dochodzi do tego, załóżmy, nagroda z Fundacji Batorego i już mamy hierarchę, który całkowicie nie będzie się o nas troszczył, bo on ma już załatwione swoje sprawy. A co go obchodzi? Matka z dziećmi, czy mężowie zabici w wypadku rozjechany autobusem, czy w wyniku eksplozji bombowej, pokaleczony? Co go obchodzi? Osierocone dziecko? Zgwałcona kobieta? I to nie jest manipulacja, dlatego że wiadomo, że ci ludzie właśnie tak żyją, oni się tak zachowują. To nie jest żadna demagogia mówić o faktach. Kolejnym soborem, który wypowiadał się na temat islamu, jest Sobór Lioński I.
I w Konstytucji o Tatarach traktuje on właśnie o sile islamu i o sposobie, w jaki ta religia zdobywa nowe terytoria. W XIII wieku wszyscy Tatarzy przeszli na islam, także ta konstytucja mówi już właściwie o sile islamu zalewającej Europę. I dziwny zbieg okoliczności, że w dzisiejszych czasach islamska nawała na Europę zatrzymuje się na granicach Polski i Węgier, a tutaj posłuchajmy, co się działo. I zwróćmy uwagę, w pierwszych zdaniach jest wypowiedziana prawda o tym, jak Kościół dbał o wiarę i co było jego najważniejszym powołaniem każdego papieża i soborów. Co było najważniejszym, jak to się zmieniło w dzisiejszych czasach, jak to się zmieniło do dzisiaj, jak się poprzestawiały priorytety. Zwróćmy na to uwagę, bo to jest niezwykle odkrywcze na tle tego, co dzisiaj widzimy. Pragniemy nade wszystko rozszerzenia na cały świat kultu religii chrześcijańskiej, dlatego przeszywa nas ostrze bólu nie do wypowiedzenia, kiedy ktoś naszemu pragnieniu przeszkadza, dąży i działa przeciwnie, wszelkimi siłami z całej mocy, usiłując zetrzeć go z powierzchni ziemi. Bezbożne plemię Tatarów z żądzy podporządkowania sobie lub raczej unicestwienia chrześcijańskiego ludu, od dawna jednocząc siły swych szczepów, napadło na Polskę, Ruś, Węgry oraz inne chrześcijańskie rejony. Tak je pustoszyło, że jego miecz, nie szczędząc nikogo ze względu na wiek ani na płeć, szalał wobec wszystkich bez różnicy z wielką brutalnością, powodując niewyobrażalną eksterminację. Lud ten, nie potrafiąc utrzymać w pochwie bezczynnego miecza, kontynuuje swój pochód i nieustannie podbija inne królestwa, aby następnie siłą zaatakować znaczne wojska chrześcijańskie i z jeszcze większą zawziętością okazać im swą dzikość, a niszcząc wierzących pozbawić świat wiary, czego niech Bóg nie dopuści, która będzie opłakiwać swoich wyznawców udręczonych dzikością tego ludu. Aby przeszkodzić w realizacji tak nienawistnego planu tego ludu i sprawić, by spełzło na niczym, a z pomocą Bożą zakończył się przeciwnym skutkiem, wszyscy chrześcijanie powinni uważnie się zastanowić i gorliwie postarać o powstrzymanie dalszego marszu Tatarów, ażeby nie mógł kontynuować swego pochodu ani dotrzeć do nich samych, jakkolwiek wielka byłaby siła ich zbrojnego ramienia. Dlatego za radą Świętego Soboru prosimy, zachęcamy was wszystkich i stanowczo nakazujemy, abyście po zbadaniu i wyśledzeniu z wielką pilnością, jaką drogą i jakim przejściem lud ten mógłby wedrzeć się na nasze ziemie, zadbali o obwarowanie i umocnienie ich fosami, murami czy innego rodzaju budowlami i środkami obronnymi, zgodnie z tym, co uznacie za pożyteczne, ażeby nie mógł łatwo otworzyć sobie dostępu do waszego terytorium. O ich przybyciu najpierw można powiadomić Stolicę Apostolską, abyście przy wsparciu wiernych, których wam wyślę, z pomocą Bożą zdołali się zabezpieczyć przed próbą ich ataku. My zaś hojnie weźmiemy udział w tak koniecznych i użytecznych kosztach, jakie z tego powodu poniesiecie. Nakażemy, aby proporcjonalnie wzięły w nich udział wszystkie chrześcijańskie kraje, gdyż tak można stawić czoła wspólnemu niebezpieczeństwu. Podobne listy wyślemy do innych chrześcijan, przez których ziemię mógłby przechodzić ten lud. Proszę bardzo, to jest wypowiedź Kościoła, wypowiedź Soboru, którego największą troską jest wyniesienie, obrona religii katolickiej. Co nam tutaj Sobór mówi? Zbrojcie się, zabezpieczajcie się, to co zrobiły Węgry. Stawiajcie mury, róbcie fosy, nie pozwólcie im dojść, zatrzymajcie ich. A Stolica Apostolska, wbrew obiegowym i szkalującym opiniom, co mówi? Weźmiemy na siebie koszty związane z tą obroną. Rozłożymy koszty na wszystkie chrześcijańskie kraje. Solidarnie przeciwko szatanowi trzeba stanąć. A co mówią dzisiejsi hierarchowie, co po niektórzy?
że ci, którzy nie chcą islamu, którzy walczą z islamem, którzy nie życzą sobie islamu na ziemiach polskich, całkowicie niechrześcijański sposób myślenia prezentują. No przepraszam, ale to, co czytamy właśnie, okazuje, czym jest prawdziwie chrześcijański sposób myślenia. Zadbaniem, aby w sferze ducha, intelektu, idei, żeby w sferze organizacyjnej, społecznej, politycznej, żeby w poszczególnym życiu indywidualnym wiara katolicka była wywyższona. O to troszczył się Sobór. W sposób duchowy, w sposób materialny. Bo jest obłudą, mówiąc, ja kocham Chrystusa, a jednocześnie pozwolić wyrzynać całe społeczności chrześcijańskie za pomocą wroga, który wiadomo, że nienawidzi Kościoła i Chrystusa. Obłudą jest mówić, że ja kocham Chrystusa, a pozwolić mordować chrześcijan. Albo patrzeć, jak umierają i nic z tym nie robić. Przyjmować masy islamistów, którzy są winni morderstw na chrześcijanach i jednocześnie mówić, że to jest w imię Chrystusa. Każdy człowiek, który ma odrobinę zdrowego rozsądku, odrobinę umie myśleć, powie, że to jest absurdalne i głupie. I właśnie to trzeba wiedzieć, że to jest absurdalne i głupie. Katolickim sposobem myślenia jest przede wszystkim zadbanie na każdym z poziomów, i materialnym, i duchowym, i organizacyjnym, zabezpieczenie rozwoju wiary katolickiej. I wszystko, co służy niszczeniu tej wiary katolickiej, w jakikolwiek sposób jest przeciwko Chrystusowi, przeciwko Kościołowi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i za cierpliwość. Dla Radia Chrystusa Króla mówiła Ewelina Kowalska.